Jak mówiłam, widzicie Eldariego, który schodzi pod pokój. Wszelki duch Eldari. Witam. Żadnych problemów po drodze? Na Zerkam, czy jest szczęście. Jakoś ranny, nieranny, poturbowany. Jesteś. Mam do ciebie pewną sprawę. Może potem. Można. I ja zgardziam Katię na dół. Okej. Znaczy na dół, do jakiegoś pokoju, czy cokolwiek, kajuty. Nie wiem, tam już w odosobnionym miejscu. Dobra. Katia idzie na radę dowództwa. Gdzie my tam, maluszce? Czy krawat jest niezruszony? Nawet coś zdziwiło, tylko to olał chyba. Krawat się pojawił, że się pojawił Eldar. Co się działo na statku? Nie, nic. Aleksander ma na nas focha. Obraził się. Krawat dostał mapę miejsca, do którego jedziemy, żeby się mógł przygotować, bo... Dobrze. Dobrze. Ja wszystko załatwiłem. Raczej powinniśmy być bezpieczni z tej strony. Wydaje mi się, że nikt mnie nie śledzi. To chyba tyle. No. Ja wszelkie sprawy, jakie miałem załatwić, załatwiłem. Możemy się już skupić na zadaniu. Coś się dowiedzieliście po drodze? Czy... Próbowałam gadać z tymi marynarzami na początku, ale same dziady i nic, nikt nie chciał mówić. Bardziej pilnowałam tą trójkę, żeby mieli zajęcie. Przynajmniej Otto i Aleksander. Dobrze. To ja będę chciał jeszcze z Klawą, no i z Aleksandrem, jeżeli chcę zamienić słowa. Może rzeczywiście towarzyszyć. A... Teraz jak co planujemy zrobić, gdy dojedziemy do fortu? Ja planuję się rozdzielić, jako że ja rzucam się w oczy i jakbym się nie próbował ukryć, będę się rzucał w oczy, bo będę albo dziadem w kapturze, albo będę elfem. Ja zawsze się będę rzucał w te oczy. Bardzo mi zależy na tym, żebyście wy przynajmniej, albo część z nich, zostali jak najdłużej w ukryciu i nieświadomi, że macie jakikolwiek kontakt ze mną. Także ja radzę, żebyście wy wjechali do wioski przede mną, oddzielnie, niezależnie ode mnie, w jakimś odstępie czasu. To ja tam nieoficjalnie jakąś śpiewkę, podróżnicy, kupcy, cokolwiek. Popytacie, zatrzymacie się na chwilę. Ja już wjadę oficjalnie. Jeżeli ktoś ma tam coś do ukrycia, pewnie się przestraszy. Jeśli się przestraszy, zacznie robić błędy, macie te błędy wychwycić i wszelkie błędy mają być mi zgłoszone. Dobrze, porozmawiaj z tym badaczem, kronikarzem. Myślę, że ty najlepiej z nim będziesz mógł pomówić. Ja znajdę tych, co dostaliśmy, najemników. Popiję z nimi, zobaczymy, co powiedzą. Też już tam wchodzę. Tak, no, musimy zobaczyć ogólnie, jaka jest tam sytuacja. Fort był nawiedzony przez dosyć długi czas. Volkmarowi udało się go odzyskać. Zbadamy go już jako grupa, czy też osobno wysłać? Jeżeli trzeba, jeżeli... Nie będziemy go wysyłać, bo nie wiemy, jak dobrze Volkmar sobie poradził. Będę musiał to zbadać sam. Swoimi zmysłami, a nie ujmując wielkiemu teogoniście talentu i umiejętności. Ale jednak co moje elfie oczy, to moje elfie oczy. Dobrze. Dobrze by było, jakby Klaw znalazł wszelkie niekonwencjonalne wejścia do twierdzy, ale to ja już z nim wszystko omówię. A Otto i Aleksander pójdą ze mną dowiadywać się, co się tam dzieje na mieście. Dokładnie. Jeżeli już będziemy wiedzieć, na czym stoimy, będziemy mogli wypytać o konkretne informacje i konkretny plan działania ustalić. Póki co musi mieć taki ogólny. Tyle. Nie wiem, czy będziemy musieli gdzieś ulokować tych ludzi, których mamy, ten oddział? Czy zaufamy, że sami się ulokowali gdzieś? Oni już tam są, o ile jeśli zaraz nie dojadą, pewnie sami się ulokują.
Wy jak najmniej kontaktu z nimi bezpośrednio. Kontakt bezpośredni bardzo bym prosił, żebyś tylko ty miała ze mną. Ewentualnie, jeżeli Klawa będzie miał coś ważnego, to też możesz go przyprowadzić. Ja postaram się zatrzymać w jakimś... Nie wiem, co tam będzie. U osoby zarządzającej. Wszystko przygotuję. Myślę, że Klawa będzie miał odpowiednie zdolności, żeby samemu cię znaleźć i dotrzeć. Jest mi tak tutaj. Dobrze, to chodźmy najpierw za tym może Aleksandra, bo chodził od ściany do ściany i wielce obrażony. A o co znowu? A zgadnij. Opadamy z lustra. Nie dotarła niedawno do Marienburga, ale co to ma... Nie rozumiem. Nie dotarła. Mniej to ja już z nim porozmawiam na ten temat, uspokoję. Jeżeli będę w stanie, bo nie wiem, co on ma w tej swojej główce. Dobrze. Zaczynał krzyczeć, kto to ją nie ściga. Na głos krzyczeć, przy Otto. A, tak, no miałaś pilnować, żeby takiej sytuacji nie dochodziła, nie ale ja rozumiem, że Aleksandr... Czy będzie takie rzeczy krzyczał. Może troszeczkę na wyrost patrzy. A możemy jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy, o której ci nie wspomniałem. Jako, że Kislev jest twoją ojczyzną ciągle, mimo że tam się nie wychowałaś, że ci opowiem parę faktów stamtąd, co się teraz w tym momencie tam dzieje. Oczywiście nie dzielę się z tym z nikim. Mhm. Z tego, co mi się udało ustalić, z tego, co się dowiedziałem, no a Aleksandrowi udało się potwierdził to po prostu, wyciągnąć nie tylko swoją narzeczoną z lustra. Podobno wstrzygania są tam gdzieś. Nie wiem dokładnie, co się dzieje. Ale wiem, że niedługo po całym zajściu jedna z lodowych wiedźm zbuntowała się przeciwko władzy Carycy. Tak, zebrała popleczników i w tym momencie w Kislewie jest wojna domowa. Ale jakby tego było mało. Poza tym jeszcze jest jakiś z jakiegoś tam plemienia. Nie wiem, jak ci ludzie, te plemiona ludzkie w Kislewie się nazywają. Ale wybrali sobie jakiegoś wybawiciela, zbawcę czy kogokolwiek, który też zbiera popleczników. I w tym momencie w Kislewie są trzy fronty. Wojna domowa złożona z trzech frakcji, które walczą o to, żeby rządzić wszystkim. Jeśli oni się nawzajem powybijają, to nie będą strzec tego, co... Tak, nasze zadanie wiąże się, jeżeli to prawda i naprawdę Ushorana udało się wyciągnąć z lustra i jeżeli udało mu się przeżyć to wszystko i żyje i gdzieś tam na północy razem ze strzyganami coś planuje, możemy się spodziewać bardzo szybkiej reakcji innych wampirów, jak może na szczęście, całe nasze szczęście wampiry nie przepadają za sobą. Będą chcieli zniszczyć zagrożenie w zarodku. Dlatego jedziemy tam, gdzie jedziemy. Nie wiemy, co się może dziać. Wszelkie wojska imperialne są przesuwane na granicę z Kislewem. Może nie wszelkie, ale bardzo duże ilości wojsk są przesuwane na granicę z Kislewem. Imperium jako tako nie pomaga żadnej zasadzie, nie miesza się. Imperator nie zdobył poparcia lektorów na coś takiego. Wszystko od jednego lustra i Aleksandra. No to chyba się szykowało już jakiś czas. No może nie ukrywam, że jest w tym moja wina. Mogłem po prostu go nie puścić z tym lustrem, nie wiem co mi tchnęło. Ale był po prostu kamykiem, który pchnął lawinę. Tak. Miałeś zerknąć też na ten jego miecz. Jakoś nie ufam rzeczom, które mają własną świadomość. Nie wiem, co on tam widział, ale on kompletnie nie jest magiczny. Przykro obejrzeć, ale wydaje mi się, że on sobie to wszystko wymyślił. To może obejrzeć, czy Aleksandra, czy tam się za bardzo w głowę nie walną w tym Kislewie. To już powinny szalianki chyba. Ewentualnie może jakiś przyjaciel patriarchy najwyższego.
Oni potrafią pomieszać w głowie. Czasami coś naprawić. Może naprawiliby to, że nie mogę zasnąć. Czasem. Szczególnie przy nich, jak teraz musiałam pilnować, żeby... Dobra. W tej kwestii akurat mimo wszystko, mimo zawodu, jaki wykonuję, ufałbym bardziej Szalienku. Dobrze. Dobrze, to chodźmy do niego, bo pewnie się niecierpliwym. No i ja wychodzę z Katią. Jak Aleksander chciał ze mną porozmawiać, no to do niego podchodzę. Widzisz, że Aleksander siedzi tam z Klawą i z Otto, z tego co zrozumiałem. Narzekali na te podziały władzy przez chwilę, ale teraz już milczą chyba. Czyli Klawa ogólnie milczy całą tą rozmowę, to jest takie, że on to wie, co ma robić i co siedzi, bo coś tam sobie rozmyśla, jeśli może coś posławić tego jakimś sztyletem. No to Altariego chciał jednak na bok zabrać. Albo niech on mnie na bok zabierze. On jest dowódcą. No to go zabieram na bok. No, chciałem załatwić w Waldorfie, ale nie było takiej możliwości. Słucham? Nie wiem, czy teraz jest to możliwe. Chciałem wysłać list. Gdzie? Po co? Do Martinburga. Gdzie? Cii, ona ma się ukrywać. A nie sądzisz, czy wypadałoby ją chociaż ostrzec? Przed czym ją ostrzec? Kilka dni temu zostaliśmy zaatakowani przez morderców. Szczególnie ten był półnagi. No i udało nam się ich pokonać. Na pewno nie byłeś celem, ty tym bardziej nie byłeś celem twoja narzeczona. Tym celem był Aldari. Katia, co ty tu robisz? Stoję cały czas z nimi. Słuchaj, ale jesteś powiązany, tak? Teraz ty ją gdzieś wywozisz do Marienburga. A, bezpieczne miejsce, może... ma się ukryć. Wszelkie kontakty z tobą są nieskazane przez jakiś dłuższy okres. Dotarło już tam przynajmniej? Powinna pewnie dotrzeć niebawem, jeżeli już nie dotarło. Nie wiesz tego? Nie wiem, no tak samo jak wiadomości do Marienburga idą, tak samo wiadomości z Marienburga idą. A mnie nie ma od kilku dni w domu. Marienburg jednak jest troszeczkę daleko. Jeżeli ona to tam dotrze, na pewno zostanie wysłana mi wiadomość. Ale musi tam... Wiem, że wyruszyła. Potem nie kontaktowałem się z nikim. Jej podróż ma być bezpieczna. Nikt ma na to nie patrzeć. Dobrze, dziękuję. Jeśli się czegoś dowiesz, to bym rozgodnie wdzięczny. Jakiekolwiek kontaktowanie się przez najbliższy okres nie wchodzi w grę. Dopóki sytuacja się nie unormuje, dobrze wie, że jej rodzinę zamknęli. Wiem. Jestem wcześniej nie odzywałeś się do niej, nie pisałeś i teraz nagle wszystko się zmieniło. O co ci chodzi teraz? Że masz dziwne momentami zmiany nastroju i myślenia o pewnych rzeczach. Dobrze. No, zostawisz mi swój miecz. Zerknę na niego, oddam ci go rano. Dobrze. Dobrze, no to ja w takim razie, że tak powiem, jeśli nikt nie ma do mnie sprawy, nie chce mnie zaczepić ten, to ja będę się do późnego wieczora zajmował sobą. Będę się zajmował. Szturcham Klawy, że Klawy chciał. Nie, teraz. Klawa tylko na rozkazy, więc... Teraz Andary się zajmuje sobą. Tak, zajmuję. Znaczy ja ogólnie mam swoje, że tak powiem, książki, karteczki i takie tam inne rzeczy. Ja się będę w tym momencie nimi zajmował do wieczora. Mhm. Katia wraca na nauki do Otta. Tylko zająć. Macie naprawdę ciekawą sytuację w tej naszej oryginalnej drużynie. Znaczy?
coś żywiołowo się kłócić o wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie. Już można powiedzieć, że po prostu w każdym dzień nie są małe kłótnie. Momentami. Kto się czubi, ten się lubi, prawda? Może. Niejedną krew już przejęliśmy wspólnie i się broniliśmy. W pewien sposób ufam im. Z wami też zresztą. No. Pamiętajmy. Cześć. Kiedy zostałam mocno potępowana. No dobrze. To na czym skończyliśmy? Aha, tak. Rodzaje skóry wampirów. Czyli chyba Klawa się już znudził tym tematem. Więc jak widzę, że od zaczął rozmawiać o tych, to tak stało. Cztery dni słuchasz. No właśnie, cztery dni tego słucham, więc stwierdziłem, jakieś, że... Jakieś karsztajny, jakieś strajny, no to generalnie no... Katia siedzi tak... i tylko tak notuje sobie. Katia, a ja w sumie tak zauważyłem, ty to wszystko notujesz, jak chcesz, to ja mam od tego książki. To możesz mi pożyczyć, ale takie ważniejsze rzeczy to wolę sobie zanotować. Notujesz każdy niemalże moje słowa. Moja deklaracja taka, że rzucam przeczucie. To swój magiczny punkt szczęścia. Jasne. Tak właśnie, czym ty się w tym kulcie Mara zajmujesz? Manifa. Tak patrzę przy nim. Słuchaj, wiesz Aleksandr, że jestem agentem. Mam pewne specjalne zadania do rozwiązywania z takimi specjalnymi ludźmi jak wy. Zajmuję się tym, czym kult Mora, cóż, wszystko to, co nie wydaje się, że powinien robić, a robić musi. Cały kult dzieli się właściwie na trzy gałęzie. Widzisz, na część kapłańską stricte, to są ci ludzie, których widzisz na pogrzebach, którzy noszą czarne róże. Jest zbrojne ramię zakonu, czarna straż i rycerze Mora, no zakon rycerski wiadomo, oni bronią świątyń, kaplic, a także zajmują się nieumarłymi. No i są agenci, tacy jak ja, którzy działają skrycie, po cichu i zajmują się takimi rzeczami, jak chociażby my teraz, tak? Jestem w pewien sposób wysłannikiem mojego zakonu tutaj, przez co charakter pracy się troszeczkę zmienia, ale na co dzień rozwiązuje tajemnice tam, gdzie nie ma potrzeby, żeby każdy wiedział, że rozwiązuje się tajemnice. Chyba rozumiem. I tak wszędzie działacie? Dajmy na to czysto teoretycznie, na przykład w takiej jałowej krainie? Cóż, wszędzie tam, gdzie czci się Boga Śmierci, tam są jego wyznawcy. A im więcej wyznawców, tym bardziej rozwinięty kult. Jeżeli trzeba, to kazaliby mi pojechać, pojechałbym do jałowych krain. Myślę, że jeżeli są tam większe kaplice, to z pewnością są tam też ludzie mojego pokroju. Aczkolwiek no, nie ukrywam, że głównym zainteresowaniem mojego zakonu mimo wszystko jest wschodnia Sylwania, przepraszam, Sztirland, ponieważ tam stamtąd pochodzi największe dla Imperium zagrożenie i to trzeba mieć na oko najbardziej, prawda? Tak, w zupełności się zgadzam. Powinniście się skupić najbardziej na tym regionie. Ale w każdym większym mieście, nawet poza Imperium, w Bestalii, w Bretonii, w Marienburgu, wszędzie. Tam, gdzie są świątynie, tam są i agenci. Rozumiem. Trochę mi rozjaśniłeś ten temat. Cieszę się. No i wracam do tłumaczenia skóry, Kati. Dobrze, teraz tak, Aldarii. Czy ty wziąłeś miecz Aleksandra, żeby go tam zbadać? Tak. Aleksandrze, ty nie zaprotestowałeś. Nie. Dobrze, jasne. I Aldarii się zamknąłeś z nim w, jak rozumiem, tej kajucie mini, tak? Którą tam miałeś swoją. Jasne, no rzuciłeś przyczucie. Na pewno Tar wszedł, ale nagle poczułeś, że coś poszło nie tak. Poczułeś gorąco. I to
bardzo gwałtowne gorąco, gdy twoje szaty w przeciągu dosłownie sekundy zajęły się ogniem. Chyba gaszę. No, szybka reakcja na pewno. Zrobiło ci się, podskoczył ci puls i adrenalina skoczyła, ale no, przypuszczam, że w swojej magicznej karierze już niejednokrotnie ci się coś takiego mogło zdarzyć. Wiesz, że czasem eter płata w tyle. Dużo mam dziurę wyjaraną, czy... Wykaz to. Zobaczymy, jak się twoje szaty mają. Mogło być gorzej, bardziej tam przy rękawie jesteś zjarany. No dobra, to tam może być. No, no i pobadam sobie miecza. Pobadasz sobie miecza. Dobrze, to na początku rzuć sobie na wygrywanie magii. I to będzie na minus 40. O, to mi nie weszło. Nie czujesz. Nie czujesz wiatrów magii dookoła tego miecza. I tak zaczynasz się zastanawiać, że Aleksander faktycznie sobie coś uroił, ale jednak zmysł czarodzieja gdzieś tam cię dalej pcha. No jak mówił, że dzięki temu mieczowi otworzyli w ogóle luz, to mógł być kiedyś magiczny. Czyli no jakieś, że tak powiem, no mogą być bardzo głębokie ślady i mogę ich w tym momencie nie wyczuć, bo jestem kurwa na jebanej rzece, a ja nie lubię pływać na... no to ja pod bardziej magiczny, po swoją naukę magię patrzę na, pod kątem tego, na ten miecz. Jakieś znaki czy widzę. Jakieś runy, nie runy, jakieś zachowanie, zaginanie czegokolwiek. Wiesz, mogę na przykład, bo ogólnie wiatry magii są wszędzie, czy on jakoś zagina może wiatry magii inaczej? Jakby był tchnięty tym. Dobrze, ale jeżeli chciałbyś zobaczyć, czy zagina, czy ty to robisz wiedźmim wzrokiem? Nie. Ja nie ryzykuję, dopóki nie mam pewności, że on nie jest niemagiczny. Dopóki nie będę wiedział, że nie da się tego zobaczyć tak normalnymi zmysłami, to nie otworzę wiedźmiego wzroku, bo ja nie wiem, co to mogło być. Jak otworzyło runa lustro zamknięte czarną magią, to ja nie chcę dostać czarnego wzroku zamiast wiedźmiego wzroku. Znaczy ogólnie jak badasz ten miecz, szukasz symbolów i widzisz, że miecz jest na pewno bardzo stary. To nie jest wymuskany, nowy miecz. Nie ma na pewno też na sobie żadnego rodzaju iluzji. Jest, no niejedną bitwę musiał przeżyć. Jest dobrze zrobiony, nie zrobiony. Jest zupełnie gładki. Nie ma na sobie run przynajmniej. Ty ich nie widzisz. Okej, dobra. To ja w tym momencie chciałbym się lekko zaciąć w palec tym ostrzem i zobaczyć, co się stanie. Powiedz mi, jak mocno? Delikatnie. No, po to sobie, żeby kropelka krwi poleciała. Tak, tylko kropelka malutka. No wiesz, zaciąć, dosłownie zaciąć się, nie rozciąć sobie dłoń, tylko zaciąć się. Dobrze. Rzuć sobie na siłę woli na minus 20. No nie wiesz. Dobrze. Być może gdybyś nieco wcześniej się opanował, to zobaczyłbyś, co się dzieje, ale no, ta kropelka nie była kropelką. Okazało się, że krwi poleciało o wiele więcej. Czujesz swego rodzaju satysfakcję. Tak jakbyś wiedział, że dążysz w dobrym kierunku. I no, widzisz, jak z twojej dłoni dosłownie kapie ta krew. Po prostu zaciąłeś się mocno. Miecz, no nic, on nic się ani nie rusza, nic, tylko po prostu musiałeś ciąć mocno, albo jest strasznie ostry. Ale tak na moje magiczne rozumienie to nie jest jakoś super dziwne. Czy jest dziwne? Czy trochę tak jakby ci aż świadomość świadomość tak jakby odciążyło. Jednak czujesz,
czujesz tak naprawdę ciężar na sobie tego dowództwa, czujesz ciężar odpowiedzialności za nich wszystkich, a teraz jest po prostu dobrze. Teraz czujesz taki spokój, jest przyjemnie i faktycznie badanie tego miecza sprawiło, że twój umysł poszedł w odpowiednim kierunku, jesteś przekonany o tym. No to ja już się nie będę zacinał, na pewno, że tak powiem, jakąś szmatkę z tego, żeby tak trochę opatrzeć tą ranę. To teraz rzuć sobie na siłę woli minus 30. O, oh, Jesus. Jednak będziesz się zacinał. Chyba się będę zacinał cały czas. Ja tak wpadnę na pomysł, to po prostu weszło. Dobrze, opanowujesz się, wiesz, że no trzeba wziąć na swoje barki i ten ciężar, chociaż przydałby ci się odpoczynek. Czujesz się zmęczony, czujesz, że to wszystko tak trochę przytłoczyło cię. Dobrze się badało ten miecz. O, tak, w takim sensie. Dobra, to ja nie czuję, że on jest magiczny, ale coś mi z nim dalej nie gra. No moje tajne zmysły. Jeszcze raz spróbuję sobie wykryć magię wokół niego. Czy po na przykład jak teraz krwia się, czy może coś w nim obudziło? Na minus 40. No nie. Kompletnie nie czujesz magii w nim. Ale coś ci nie pozwala o nim zapomnieć. W takim razie jeszcze. Tak bardzo nie chcę otwierać mego wzroku. Tak. Ale co nie, nie zmuszaj mnie do tego, żeby mnie. Ja chcę mieć pewność wcześniej. No wiem, ja cię rozumiem, kolego, spokojnie. To trudno, to, że tak powiem. Ja chcę otworzyć wiedźmin wzrok, żeby zobaczyć, no ja tak sobie myślę, żeby zobaczyć, czy on zagina wokół jakiejś wiatry magii, czy jest coś, pozostałość w nim magii, nie spodziewając się tego, co mogę zobaczyć. Bo na moje oko on mógł być kiedyś magiczny i coś tam jest z nim, tak, ale magiczny mi nie wygląda. Dlatego otwieram wiedźmin wzrok, żeby zobaczyć, czy on zagina jakoś wiatry magii. Na tym się głównie skupię. No jak otwieram wiedźmin wzrok, tak wszystko widzę. Dobrze, to jak otwierasz wiedźmi wzrok, rzuć mi wykrywanie tym razem na minus 20. Weszła. I rzuć mi jeszcze tylko kasto. 20. Dobrze. Dobrze, twój wiedźmi wzrok pomógł ci. Widzisz, że wiatry magii faktycznie zaginają się dookoła miecza, ale że miecz sam w sobie wydaje się nie być magiczny, ale w momencie, gdy skupiłeś się bardziej, gdy zacząłeś bardziej grzebać, zdałeś sobie sprawę z tego, że jest na niego nałożona jakaś bariera. Jest to bariera magiczna. Jest bardzo potężna. Jakiego typu bariera? Bariera, która blokuje wejście, czy bariera, która blokuje wyjście? Bariera, która sprawia, że jest niewykrywalny. Jeśli chodzi o rodzaj magii, ty masz otwarty wiedźmi wzrok. Nie znasz tego rodzaju magii. Dobra. To ja nie wiem, czy ten miecz już ma pochwę, czy nie ma. To Aleksandra trzeba pytać. Mogłem jakąś na targu kupić. No właściwie tak teraz myślę, jeśli mogę to uzupełnić. Po prostu odpisać sobie. Odpisz sobie 2 korony. No to chowam ten miecz do pochwy. I odniosę go Aleksandro. Faktycznie przypomniały ci się te lata w kolegium, gdzie mogłeś się poświęcić na pasji, nauce, tak? Gdzie mogłeś studiować, gdzie jeszcze
że tak powiem, wysokie wieże, które kryły w sobie tajemnice arkanów magicznych, były twoim domem. Szkoda, że nie ma teraz na to czasu. Mhm. I bardzo byś jeszcze przy tym posiedział. No na pewno. No ale odniosę mu to. I Aleksandrze, miecz nie jest magiczny sam w sobie. Przynajmniej taki się wydaje i bardzo, bo są na nim tak potężne zaklęcia, o których nawet miałem pojęcia, że mogą takie być. Ja bym cię prosił, używaj go w ostateczności. Jeżeli możesz, posługuj się inną bronią. Jeżeli nie chcesz, żebym ci to zabrał. Dlaczego? Ponieważ może to być niebezpieczne dla nas wszystkich. W jaki sposób? Ja chcę ci... Nie wiem w jaki sposób. Jeżeli są na tym zaklęcia, których ja nie znam, to nie chcę ryzykować. Ufam ci, że mnie posłuchasz tym razem i przyjmiesz moją radę do serca i nie będziesz z niego korzystał, chyba że w ostateczności. Ty to dowodzisz. Świetnie. I oddaję mu miecz. Ale Darek, w momencie, gdy chcesz wyciągnąć ręce do niego, siła woli minus 10. Jak slot rozstana z pierścieniem. Cały miał w głowie. Upuścisz go na ziemię. Tak podajesz mu, chwilę jeszcze trzymasz, obejmujesz dłonią ostrze schowane w pochwie i po chwili oddajesz. Dziękuję. Aleksandrze, słyszysz w myślach kobiecy głos. Mhm. Nie przejmuj się. Obawia się nieznanego, jest z rasy, która o magii wie wiele, ale ja niestety, musisz mi to wybaczyć, nie ufam mu jeszcze na tyle, żeby pokazać się i żeby pokazać mu to, że tu jestem. To jest czarodziej, to jest elf. Dopóki nie będę miała pewności, że nie ma złych zamiarów wobec mnie, wobec ciebie, Aleksandrze, to nie mogę się ujawnić i mam nadzieję, że to zrozumiesz. A nie przejmuj się, jeśli chodzi o nieufanie, to jest na dwóch. Czy ty to mówisz na głos, czy w myślach? Nie, w myślach. Okej. No ja jako, że już wyszedłem z pokoju, to że to wszystko było męczące, to pójdę na pokład się przewietrzyć. Popatrzę trochę, wiesz, może troszeczkę się odstresuję. Mhm, jasne. Co robi reszta? Czyli Klawa zaczęła opisać te plany tego, co mniej więcej patrzy, ale pewnie nie zajmuje się tym dużo, więc chodzi sobie też po tym, bo to jest jakaś barka pewnie, więc jak tam ludzie są, to patrzę, to ogólnie za mi też podróżuje, bo no, to są te 4 dni, więc pewnie Klawa się rozejrzał, kto z nami oprócz nas, czy ktoś jeszcze kogoś przywożą. Czy to jest bardziej jakaś handlowa, czy bardziej to jest turystyczna przeprawa. Dobrze, czyli jak rozumiem, ty też trochę sobie pochodzisz po pokładzie, tak? No to jest, bo tak, obserwuję, gdzie ludzi są jacyś, jacy są i tak, po prostu robię mały wywiad. Jasne. Barka przewozi... Znaczy, wy ogólnie ładujecie, rozładowujecie w innym tam mieście, no bo tyle dni byście nie płynęli z jednym towarem. Obecnie rodzaje owoców i ten kurs będzie z wami już do aż Marburga. Okay. Czekaj moment. O kurwa. To się stanęło? Do Marburga. Marburg, tak. Dobrze.
I czy coś jeszcze klawo? Znaczy, to... A, no i też patrzę, czy nie ma takich znaków moich. Mojego półświadka, w sensie, no to nie ma tylko złodziei na łajbie. Czy nie przyłożę jakichś skrzynek, które są podejrzane, jeśli są jakieś... Bo to wszystko pewnie jest oznaczone. A wiesz co? Jest na pewno jeden mężczyzna, który przypomina ci twojego znajomego właściciela Zamtuzu, jak tak go słuchałeś. I wiesz, że on zawsze siedzi przy takiej skrzynce, dość topornie zrobionej, pozabijanej tam dechami jeszcze dodatkowo. I on rzadko kiedy tę skrzynkę opuszcza. No, wygląda dość podejrzanie. Zwykle siedzi pod pokładem. To jeśli on siedzi pod podkładem, to chciałem w tym takim momencie tak jakbym czegoś szukał, to jakby poobserwować, czy z tej skrzynki wydobywają się jakieś głosy ludzkie, czy to przypadkiem nie jest przewóz ludzi. To rzuć sobie na spostrzegawczość na słuchanko. Oczywiście. Więc już rzucam. I nie weszło 10. A ty, ile dni tego? Ile dni płyniemy? 4 dodatkowe, tak? Znaczy, 4 dnia dołączył. Dołączył was Aldari, tak. No i teraz jest ta noc. Z dnia 4. No. Więc jeszcze mam 2 punkty szczęścia ze szczęściarza. Zostałem i to, więc przerzucę to znowu. Mhm. Więc, bo. To dla klawy jest ważne. I weszło. Mm-hmm. Ogólnie powiem ci, że może to już tyle dni na statku, ale czujesz się przytłoczony. Taki jakby, jakby ci się wyczerpały baterie. Musiałby się trochę naładować faktycznie. Tak nie wiesz, czy to może jakieś przeziębienie cię łapie, czy po prostu już zawodowe zmęczenie. Czy może dopiero teraz, gdy wyjechałeś Waldorf, bierzesz gdzieś tam oddech. Dobrze, i co chciałbyś zrobić? Czyli no, nasłuchać, czy ta skrzynka. Czy tej skrzynki wydawają się jakieś dźwięki od ludzkie? Tej skrzynki nie wydają. Ta skrzynka nie wydaje żadnych, absolutnie żadnych dźwięków, pomijając jakieś tam szurania, gdy po prostu łajbą z nim zadygocze. No to wykorzystując, że tam też chciałem, to pewnie czy z kimś ten gość gada, czy jakieś ogólnie, czy przypadkiem niczego nie ktapnął. Powiem ci, że nie rozmawia, zwykle pije, jak ktoś ma alkohol, przychodzi do niego, to sobie rozmawiają i się gdzieś tam przysiadają, a tak to raczej nie. Dobra. Przecież jestem upewniony, że to nie jest żaden przemytnik. Bo mógłby ktoś się wywieźć pewną... A nie, to już byłoby za późno. Jest po prostu klawa. Pewnie odpoczywa. Jak już czuję to przemęczenie, drżą to. Mhm. Nabiera sił. Regeneruje się. Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze na noc jakieś deklaracje? No ja jak się trochę przewietrzę, to ja będę chciał zgarnąć klawę do siebie, do kajuty. Na rozmowę. Której nikt nie usłyszy. Mam nadzieję. Chyba, że Katię widzi nas po drodze, to ona, że tak powiem, dostaje wzrokiem znak, że jeśli chce, to może wejść. Katia idzie, ale wcześniej też tak patrywała się, jak chyba siedziała wtedy z Otto w swoim rękę. Zastanawiała się, dlaczego ją zaczęła tak kurwiać, dlaczego ją tak boli i nad tym chwilę się zawiesiła. Że przecież nie jest ranna ani nic, a ją ręka boli. Ale jak... Nie wiem, jak to przeszło, to pójdzie do... Chodzę ci pod okno. Się poparzy. A nie wiem, czy poparzenie poczuła. O, wiesz co, powiem ci tak. Że, bo to już byłoby... Powiem ci, że zanim zaczęła cię ta ręka boleć, to po prostu takie uczucie, jakbyś się dosłownie dusiła, momentalnie ci niedobrze zrobiły, po prostu zwymiotowałaś za burtę. Ty uznała, że zero picia jakiegokolwiek na pokładzie. Ale ból ręki ją zafascynował wręcz tak
zawiesił na ten kwadrans. I wtedy poszła za Eldarim. Nie wiem, czy krawa pójdzie, czy nie pójdzie. To dowódca jest to. Idę z dowódcą. No. No to ja zamykam drzwi. Katy pokazuje, że najlepiej jakby stanęła przy drzwiach, oparła się o drzwi. No w płytach się opiera o te drzwi. To ja się opieram o ścianę. Ja mu pokazuję krzesełko obok mnie. Stoję. Proszę usiąść. Okej. Okay. Zauważyłeś coś na statku? Coś specyficznego, coś dziwnego? Tego gościa dziwnego, który bliżej skrzynki. Skrzynki. Nie rozstaje się z nią. Ta skrzynka jest duża? MG? Wielkości jakieś 50 na 50. No, duża skrzynia wręcz. Śpi wręcz na niej? No cóż, no póki nie... Wolałbym wiedzieć, co tam jest, ale no nie zwracajmy na siebie uwagi. Czyli na pewno tam nie ma ludzi, bo nic nie słyszałem. Takie... Pomyślałem, że to może być jakiś przemyt. Ale... No póki nie przemycają czegoś, co może nam zaszkodzić, to jest... Czyli też goście często, czyli jak ktoś mu postawi, to jest wylewny. Czyli wylewny, pije z ludźmi, więc może jakby patrzeć na Katię. Mogę go zabrać na parę butelek. Może być rozlewny, tego bywać wylewny po alkoholu. No, Katia, mogłabyś. Ale to może być po prostu takie zbędne podejrzenie osoby może, niepotrzebne. Ale i tak nic nie mamy do roboty przez resztę podróży. No może troszeczkę, że tak powiem, rozgrzewki. Nie zaszkodzi. Bardzo się cieszę, że masz oko na wszystko. Mówiła ci Katia, jakie mamy plany co do ciebie tam w środku? Powiedziała tylko tyle, że ty mi powiesz wszystko, bo ona nic nie wie. Nie do końca, tak. No, że tak powiem, damy ci wolną rękę. No, jak już to raz powiedziałem, na smyczy wiele nie zdziałasz. Ufam, że mamy wspólnego pracodawcę. Mam nadzieję, to wrócisz z informacjami. Ja bym cię tylko prosił, żebyś zwrócił uwagę, no już jeżeli znajdziesz jakieś, nie wiem, czy tam będzie jakiegoś rodzaju półświatek, czy się ci skontaktować. Póki co będziemy szukać wszelkiego rodzaju zmianek, o jakichkolwiek, nawet głupie gadanie o duchach. Wszelkie duchy, no wampiry nie umarli, to już nie ukrywajmy, raczej o tym nie będą jawnie mówić. Ale bardzo bym chciał wiedzieć, czy ktoś gdzieś mówi o duchach. Bardzo bym chciał, żebyś obejrzał twierdzę, czy nie ma żadnych ukrytych wejść, czy nie ma jakichś wejść, którymi moglibyśmy, jeśli chcielibyśmy nie wchodzić głównym wejściem, my wejść. Czy nie widać jakichś śladów, czy ktoś tam nie wchodzi i nie wychodzi. Taką mam do ciebie prośbę. Znaczy tak. Czyli patrz, no tym Katia mówiła, żeby zobaczył, czy ktoś się do kogo tego nie rusza. Tylko jeśli, jeszcze powiem, jak popatrzę na te mapy, wydaje mi się, że miasto to może przyciągać ruch ludzi nie, moich pokrojów, tylko jeśli mówi się, że ten fort przyciąga duchy, to z drugiej strony tam tylko jeden kup. Coś trzeba te plotki zweryfikować. Fort jest świeżo odzyskany, nie wiem na ileś tam ludzie zadamawiają po tym wszystkim, co się działo. No też możemy być świadkami formowania się dopiero świeżych. Jeżeli jest tam jakakolwiek organizacja, czy jakakolwiek grupa ludzi, którym nie będzie na rękę moja obecność, bardzo bym chciał, żebyście zwracali uwagę na wszelkie błędy. Wy wjedziecie tam inkognito wszyscy. Ja wjadę oficjalnie, żeby rozwiązać parę problemów. Mam nadzieję, że osoby, którym będzie to bardzo nie na rękę, że ja tam przybyłem, zaczną popełniać błędy po prostu ze stresu, bo się tego nie spodziewały. Jeśli mógłbyś... Wierzę, że jesteś w stanie zauważyć każdy błąd, jaki ludzie popełniają.
jeżeli chcą coś ukryć. O to się nie martwię. No nie martwię. Teraz już się nie martwię. Wiesz co? Ogólnie coś mi też śmierdzi w tym tutaj. Co znaczy? Poza tobą. Tak chciałem powiedzieć. Że nie zabrałeś perfum. Tak patrzę. To było bardziej metafora. Coś jest nie... Ale teraz ogólnie chodzi ci o sytuację w Imperium? Teraz, ci... teraz, w tym momencie coś jest nie tak. Czujesz... No to może bądź czujniejszy. Inaczej, Aldari. Czy bardziej dowodzę? Intuicja mi podpowiada, że... Trzeba uważać, nawet tutaj. Dziękuję ci. Ja jako, że jestem z takiego kraju, z jakiego jestem, doceniam naprawdę wagę intuicji. Ratuję życie. No, ona mnie nie raz ratowała życie. Więc na szczęście kot mi sprzyja, ale nie wiadomo, co by było dalej. Więc co jakieś większe plany? Właśnie po tego się pytałem jeszcze Kati, no, o jakieś szczegóły tych informacji, które mam wyciągać, bo większość, no szczerze mówiąc... ludzie już tam są, szczegóły. Dowiemy się, jak już dojedziemy. Nie wiem zbyt wiele, wiem, że mamy ogarnąć. Tak, bo te miejsca, bo są bardzo niestabilne, są bardzo w tym momencie te miejsca. Mamy ustabilizować wszelkie niedociągnięcia. W tym momencie granica, umowna granica między Imperium a Sylwanium jest dosyć obserwowana przez wszelkie strony. A musimy też... zadbać o to, żeby to nasza strona miała przewagę. Rozumiem, ale tak, takie moje jakby dać aneksy do, nie tylko do umowy, ale to musimy ustalić jakiś punkt zborny, jeśli się wszystko spierdoli. Bo się może coś spieprzyć, patrząc po zachowaniu tego fochmistrza. Jeśli on się znowu obrazi na was, to nie wiadomo, co się stanie. Więc... więc musimy ustalić jakieś miejsce zborne. Po prostu nawet jeśli... bo nie będziemy się widzieć, nie będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, gdzie... żeby albo gdzie raportować, jeśli mamy raportować, albo jeśli zebrać nawet, jeśli się szemrzą, bo wyleje. To ja bym chciał wyciągnąć tą mapę, położyć na tym stoliku. Jasne. I oglądać, jakie tam, czy tam karczmy są pozaznaczane. Powiem ci, że są. To coś szczegółowo. I najlepiej, że ten pójdłby poza miastem. Ten taki ostatecznego z punktu zbornego, ten, jak się wszystko sypnie. Dobra, to ja, że tak powiem, jeżdżąc tym palcem po mapie, wybieram odpowiednie punkty. Tutaj, że tak powiem, chcę wykorzystać doświadczenie klawy, żeby się skupił na tej mapie i jak uważa, w którym momencie, gdzie najlepiej, jakie miejsce będzie najlepsze, w którym miejscu będą najlepsze, jak możemy się tam dostać najszybciej. Wiem, że to nie od tego, ale czy... Jako, że czuł niepokój, staram się mówić to spokojnie, żeby się mógł skupić. Czyli Krawa pewnie analizował tę mapę, więc pewnie jakiś tam punkt odnalazł, więc nie wiem, czy jakiś rzut na jakieś... bo to... jakieś... Boże, to jest... survival, tak? Czy w stylu? Czy na percepcję zwykłą? Tak. No, ja pokazuję i ja cały czas do niego mówię, czy tędy, czy ta droga jest dobra, czy może z tej karczmy, się zatrzymacie. Czy z jakiejś nauki, strategii i taktyki Katia też może coś tam... Nie, ja bym prosił, żeby... Ja, że tak powiem, jeśli w którymś momencie się wtrącasz, to ja ci daję znak, żebyś przestała i kontynuuję dalej z klawą. Ja już wiem o co chodzi o Aldariemu, więc ja po prostu idę na spontanie, w sensie powierzam wszystko mojej intuicji. Więc tutaj nie wiem, czy jakiś test siły woli zrobić. No, powierzasz swojej intuicji w sensie? W sensie,
No to odczucie, jak, wiesz, jak patrzę na mapę, to pewnie więcej co ja mogę spekulować, jako jak się to rozkład budynków, jak widzę, ile ulic, jakie, czy to jest ulica główna, czy jest ulica wąska jakaś po całej mapie, to jest to, że to, jakie odczucie mamy właśnie na jakiś karczm, tak? Która karczma będzie, tak jak to było w Behafen, to karczma będzie bezpieczna, aha, żeby się kierować tym. Okej, dobrze, powiem ci tak. No widzisz, że elf gdzieś tam tymi palcami wodzi, bo on nie miał czasu, żeby studiować te mapy jeszcze, tak? I zatrzymuje się tam, gdzie są pozaznaczone te karczmy. Ty już wcześniej to studiowałeś, więc jesteś w stanie stwierdzić mniej więcej, które będą bardziej może zaludnione, które gdzieś tam mniej. Po prostu stricte po rozmieszczeniu ulic, tak? Po jako, że tak jak mówiłam, ta mapka jest dość dokładna. I powiem ci, że ogólnie wraz z jego ruchem palca, jak się przesuwa po tych karczmach bardziej na wewnątrz miasta, to czujesz coraz większy niepokój. Tak jakby zaczyna ci się robić trochę gorąco, czujesz, że coś jest nie tak. No tak, tak patrzę na Dream, tak daję tak mu znak ręką, żeby przestał robić to, co robi. Takie. Nasłuchuję, czy coś za drzwiami, czy coś nie rusza. To rzuć sobie na nasłuchiwanie. Tak, wtedy czytaj taki znak, żeby zachowali ciszę, żeby wciągnęło, weszło. Żeby wciągnęli powietrze. Ogólnie to powiem ci, że nie słyszysz o dziwo nic. Tak jak normalnie, jest jakaś cisza czy coś takiego, teraz tak po prostu bardziej nie jesteś w stanie stwierdzić. Ten niepokój gdzieś tam po prostu nie ustaje, tak? Ale nic nie słyszy. Jak on powiedział, żebym wstrzymał oddech i żebyśmy byli cicho, on oczywiście jest. Tak, dobra. Patrzę na niego i. To nie jest na to miejsce chyba. To jest bardzo na to miejsce. Wolę to wiedzieć teraz. Czy mam kazać Kat i pilnować? Mogę wiedzieć, obserwować, ale to będzie bardzo dziwne. Jak to nie przejdzie? Nie, jeśli chodzi się czuć bezpiecznie. Jest bezpiecznie, dobra. Tak, tylko patrzę, że szybkim rzutem wybrać do tamtego, tak. Już studiowałem tą mapę, więc wybieram tą, która mi się ogólnie po studiowaniu moim była najbezpieczniejsza. Której mówi, że Baldari się w niej osiedlił. Bo tak pewnie to planowałem, więc już mniej więcej w głowie. Ja oczywiście tak jak poprzednio cały czas staram się mówić i pokazywać, w których momentach, czy jak już wybrał tą karczmę, to którędy najlepiej, bo ja raczej wiem, gdzie teraz ta dowodząca, jak widzę tą mapę, wiem, gdzie ta głównodowodząca, głównodowodzący w mieście mieszka, że którędy ja powinienem. Znaczy ja pokazuję gdzieś. Ja mu mówię, że ja na przykład potrafię w ekstremalnym przypadku mogę polecieć nawet, także mury nie są dla mnie ograniczeniem. Także mu tłumaczę spokojnie. Ja nie wiem, pokazuję też miejsce, w którym bym się chciał zatrzymać. Ja jako bym się ukrywał, to gdzieś tam jest pewnie jakieś tam część, jeśli tam są jakieś magazyny, albo jest jakaś taka część po prostu rzemieślnicza, to ogólnie jeśli byście mieli mnie jakkolwiek szukać, to prawdopodobnie będę starał się jakoś czeladnika. Czeladnika cieśli. Ty mu wskazujesz też tę bardziej przemysłową część klawo, tak? Tak, bo to tam, gdzie ja będę się ukrywał, żeby o tym wiedzieli. Tylko to chcę zapytać, że nie mówię stricte, że to ma być, tylko że tutaj właśnie pokazuję to. Staram się to jakby nie szyfrować, tylko więcej pokazywać niż mówić. Dobra. No, więc jakby oszczędzam. Klawo, powiem ci tak. Na pewno dzielnica przemysłowa, tam ty trochę poopowiadałeś, Aldariamu i tak dalej, gdzie mniej więcej mógłbyś się ukryć, poszukać jakiegoś cieśli, no coś co znasz, to jest jednak wiadomo, coś co kiedyś było ci bliskie. I tak właściwie robicie taki trochę rekonesans całego miasta. I
No, praktycznie za każdym razem jakby stwierdził, jak elf właśnie kładzie palec na jakimś tam miejscu, zwykle na jakimś domu, na jakimś budynku, tak? No, czujesz gdzieś tam właśnie to ukłucie niepokoju, czy w mieście jest aż tak niebezpiecznie, czy po prostu czujesz, jak cię ściska. Jak on unosi ten palec i gdzieś tam bardziej krąży, to uczucie zostaje, ale jest takie jakby stałe. Jak właśnie dotyka mapy, to wzrasta tak, aż po prostu czasem cię wzdrygnie. Dobra, ty tylko kawałek się uśmiecha. Dobrze, to myślę, że plan... Już tak tego... Plan mamy jakiś... Ale... Nie powiem, ale czarno to lekko widzę. Bo rozumiesz, nasza misja jest bardzo ważna w tym momencie. Imperium jest bardzo... w niebezpiecznej i bardzo niestabilnej sytuacji. W Kislewie stały się bardzo złe rzeczy. W tym momencie, praktycznie rzecz biorąc, nie można na niego liczyć. W tym momencie nie można liczyć, że jest jakimkolwiek sojusznikiem. W Sylwanii widziano ruchy, wiele ruchów. Pokazuję na mapie. Mniej więcej, wiesz, jak pokazuję tą mapę, to jak mówię o Sylwanii, to pokazuję w stronę, w której jest Sylwania. Ten fort był granicą, wiesz, bardzo wiele lat. Był w rękach, może nie tyle w rękach, co był przeklęty. Pokazuję na fort. Był przeklęty przez von Karsteina. Volkmarowi w niedawnym czasie udało się ten fort zdjąć z tego fortu klątwę i odzyskać w nasze ręce. I teraz w tym momencie musimy zadbać o to, żeby ten fort pozostał w naszych rękach. Nie wiem, na ile siła Volkmara i jego wiara były w stanie mu to uniemożliwić, umożliwić mu ściągnięcie tak potężnej klątwy, jako że jest wielkim teogonistą. Klawo, ja bym cię poprosiła o rzut na siłę woli minus 10. Okej. Okay. Weszło. Jasne. Niepokój zostaje i... No dużo informacji przyswajasz. Gdzieś tam faktycznie widzisz, że Aldari ma ogromną wiedzę i gdzieś tam ten duet Aldari Katia to ma szansę na to, żeby funkcjonować już tak trochę bardziej. Wiesz, może czemu ich wybrali. Mają inne podejścia do siebie, ale faktycznie to może działać. Tak. Ale czujesz niepokój. Taki naprawdę bardzo silny niepokój. Coś po prostu jest nie tak, coś będzie nie tak. Znaczy jestem tego świadomy. Tak tylko. Nawet tak się zastanawiam. Tak, żeby jeszcze stawić. To co się wydarzyło u ciebie? Tak w tym momencie wiesz. I też staram się po prostu pokazać tego, wysunąć to tego ostrza. Tak. Z rękawa, którego mam. Tego nie będę używał. Nawet w ostateczności nie będę tego używał. Chowam to. Ja nie walczę. Ja od ciebie nie mam zamiaru wymagać walki. Więc... Nie jesteśmy żołnierzami. Nigdy nie mieliśmy być żołnierzami. Jeżeli trzeba będzie kogoś zlikwidować, to zajmie się tym Katia. Więc... Masz zdobywać informacje. Cieszę się, że jest to jasne. Jest to jasne. Bo... Teraz powiedz mi. Mamy mapę tego fortu, tych ruin, do których on ma? Wiecie tylko, gdzie jest. A nie, ruin, do których on... Powiem tak, macie na pewno jakiś mini plan tej wieży, ale przed zmienieniem jej w ruiny. A tego nie macie. Możesz się domyślać, że nie bez powodu wysłano was może najpierw do fortu, żeby się zgromadzili nieco więcej informacji o otoczeniu, tak? Dobra, to ja wyciągam po prostu mapę Imperium i pokazuję mu, jaką trasą będziemy jechać i w tym momencie po prostu wiem, że masz zadanie i wiem, jakie masz zadanie. Nie wiem dokładnie, co masz wynieść. Nie interesuje mnie to. Ale mamy pilnować, żebyś wszedł tam i nie wiem, jak bardzo mamy uważać,
Nie wiem, jak bardzo chcesz nas wciągnąć dalej, czy chcesz, żebyśmy czekali, czy mamy iść, czy mamy osłonić twoje tyły. Na pewno zrobimy jakiś rekonesans. Jak myślisz, z której strony powinniśmy podejść? Te ruiny też... Nie słyszałem o nich dobrych rzeczy. Słyszałem... No nieciekawe. Wolałbym się teraz z nimi nie dzielić na tym statku. Tym będę chciał podzielić się już w drodze, gdy będziemy jechać. Myślę, że powinniśmy... Ja pokazuję na trakt. Powinniśmy zjechać z traktu. Przed samymi ruinami i zajechać go od strony północy. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze, bo ukryjemy się przed wzrokiem ciekawskich i wścibskich. Klawo, teraz bym cię poprosiła o rzut na siłę woli ponownie. Mhm. Nie weszło, to przerzucę to, jeśli mogę. Tak, no to jest test, wiadomo. No, on zero. Poleciało, nie weszło. Klawo. Dzieje się w tym momencie jedna rzecz. Słuchasz głosu Aldariego i w pewnym momencie wydaje ci się on wyjątkowo bardzo monotonny. Patrzysz za jego palcem. To, co mówię, jest logiczne. W tym jest żelazna logika, w tym jest bardzo dużo wiedzy, przygotowania. Lecz te ruchy również stają się dość monotonne, jakby zaczynają się trochę powtarzać w twojej głowie i w twoich myślach, nad którymi na jakiś okres czasu, na chwilę od teraz, trochę tracisz kontrolę. Ulegasz hipnozie. Zagarnąć to. Aldari, ile masz siły woli? 67. O chuj. Dobrze, no to jak rozumiem, jest to 6 pytań. Klawo, zostanie ci zadane tyle pytań, ile ci wiem, jak chciałaś. Aldari zada i właśnie no, zgodnie z prawdą, żebyś odpowiadał. Znaczy nie jest tyle zgodnie z prawdą, co zgodnie ze stanem swojej wiedzy i wiary. Tak, dokładnie. Bo co, że jeśli na przykład ktoś cię okłamał z czymś, to dla ciebie to jest prawda i ty uważasz, że to jest prawda, nie? Także chcę to zaznaczyć. Imię i nazwisko? Kain Tegder. Kain. Gdzie mieszka rodzina? Jestem sierotą. Co masz wynieść? Dokumenty? To były tak informacje. Dokumenty. Kto był dokładnie zleceniodawcą? Nie znam. Co jest w dokumentach? Informacje o Felixie Manie. Ile to już było pytań? 5. Jeszcze jedno. Gdzie masz dostarczyć dokumenty? Do Altorfu. Dobrze. No, otwierasz oczy, widzisz dalej ten palec elfa na mapie i gdzieś tam, wiesz, echo jego głosu ci się w głowie trochę odbija. No, zamyśliłeś się na chwilę. O czym mówiliśmy? No, czym podejście od północnej strony będzie dobre? Nie wiem, czy nie byłem tam. Ale zjechanie z traktu? Nic nie czuję. Czek ogólnie tak na scenę się... Zrobiłem, przepraszam. Tak, no, podróż trochę trwa, możesz być zmęczony.
Patrzę na tą mapę. Dziękuję. I tego chodzi o to, że patrzę na tą północ czy coś tam. I stwierdzam, że no myślę, że to ma sens. Jeśli chcesz ominąć. Jeśli chodzi, ja chcę tam zadać pytanie odnośnie, czy chcę was tam wprowadzić. Ostrzegano mnie, czy, że tam mogą być niebezpieczne, że tam może być niebezpieczne. Nie macie mnie osłaniać. Tylko w pewnym momencie pewnie będę musiał tak to was się, od was się rozdzielić. Nie wiem, co tam mogę znaleźć, kogo tam mogę znaleźć, co tam będzie. Lecz wolałbym wejść tam z wami. Dobrze. To przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Możesz już iść odpocząć. To Krawa wychodzi. Katio? Ja patrzę na Aldariego z tak... No... Nie będę gadać, bo... Nie wiem, jak daleko odszedł. Znaczy ja idę do swojego pokoju. Co więcej spadnie, to więcej da się zdrzemnąć. Jasne. To było ciekawe. Bardziej było próba. Czy jestem w stanie kogoś skupionego i czujnego z intuicją wprowadzić w taki stan? Poza tym, no, przynajmniej udało mi się troszeczkę informacji o nim pozyskać. Będę spał spokojniej. Chociaż ty jeden. Pilnuj Aleksandra, pilnuj, żeby nie wyciągał tylko miecza, chyba że naprawdę nie będzie miał. A co wyczułeś od miecza? Bo Katy przy tym nie było. Jest to coś potężnego. Wykracza to poza moje zrozumienie. W tym momencie chciałbym naprawdę pobadać ten miecz dłużej. Ale wydaje mi się, że Aleksander bardzo niechętnie będzie się za każdym razem z nim a broni potrzeby. Tylko pilnuj, że dostał już ode mnie zakaz używania go. Chyba będzie taka potrzeba. Taka potrzeba to jest zagrożenie. I tak będzie nie tylko zagrożenie. Niech jak chcę, po prostu jakaś zabawa wszechstronna tego nie dobywać. Tylko jeżeli całość naszej misji i nasze wszystkie życia mogą być zagrożone, tylko wtedy może tego używać. Niech używa tego swojego pistoletu. Niech używa innej broni. Tego ma nie używać. Co ci się stało w dłoń? Zaciąłem się. Tak mocno? Dosyć. Może przeceniłem, jak bardzo ostry jest ten miecz. Bo dzisiaj bolała mi ręka i trochę ciężko to zrozumieć, bo nie dostałam żadnej rany. Po prostu zaczęła boleć. Tak zauważyłem, jak byliśmy w Behafen, że nie wiem, czy to chyba kwestia bliskości, możliwe, że używanie tego kamienia. Możliwe, że jesteśmy, jako że ja używałem go i ty go używałaś, jako że jesteśmy, możemy odczuwać ból. Taki sam. Uważam, że gdy dostawałaś ciosy w Behafen, ja również odczuwałem ból. Możliwe, że gdy zaciąłem się, to też to poczułeś. Nie czułem nic w Waldorfie. Także wydaje mi się, że to działa tylko jak jesteśmy blisko. Dobrze to wiedzieć, możemy to wykorzystać. Nie wiem, będziemy musieli zbadać kiedyś, gdy będziemy mieć czas, na jaką odległość to. To działa, można to wykorzystać do kontaktowania. Właśnie. Staram się stworzyć specjalny. Ja bym chciał się teraz nie, żeby mnie zabolało, tylko nie wiem, czy ja mam jakąś. Masz może tą igłę swoją? No mam igłę w nici. Nie wiem, czy mam konkretnie przy sobie, ale może założę, że mam torbę przy sobie. Bo mam tam za dużo rzeczy, które ja bym chciał samotnie. Igłą się, że tak powiem, ukłuć. Nie tak, żeby krew mi poleciała, tylko ukłuć się w palec. Czy ona coś poczuje? Wiesz, Katio, takie ping? No, poczułeś? Tak. Dobra, teraz... Dziwne, tylko reaguje na ból? Zrób to.
Żebyś nie zaczerwieniła przypadkiem. Edukacja... Kółko slamy szafców, żeby to zrobić. Edukacja się też zatnie na ręce. Chyba nie. Nie, nie, nie się. Biorę pierwszą deklarację, zatniesz się, tak? I to, zrób to samo, ona się zacięła. Czujesz, że się zacięła. W sensie czujesz tak jakby zacięcie, ale bez rozerwania skóry, tak? Natomiast ty, Katio, czujesz się dobrze. Zabolało, ale czujesz się dobrze. Unikajmy tego typu. Bardzo ciekawa właściwość. Teraz nie wiem, na jak długo to, jak bardzo będzie to trwałe. Staram się to wykorzystać. Postaram się to wykorzystać, opracować specjalny sposób komunikacji tylko między nami. Ale będziemy musieli jeszcze zbadać. Coś się złego dzieje? Konkretne miejsce? Które zaboli? Przemyślmy to. Najpierw ja muszę zbadać dokładnie. Zastanawiam się, czy to jest właśnie kwestia tylko bólu, czy wszelkich innych odczuć. Ale nie chcę tego sprawdzać teraz z tobą. Zostaniemy na razie przy bólu. Wiemy, że działają ukłucia i gór. Postaram się to jakoś wykorzystać. Może właśnie dłoń. Dobrze. Zostanę teraz na wieczór, rozmyślając nad tym. Możesz iść już odpocząć. Wykończony. Troszeczkę skupić się musiałem i przy mieczu, potem przy klawie. Czy mamy jakieś zadanie specjalne dla Otto? Nie wiem. Jego wiedza na temat wampirów i nieumarłych może być bardzo przydatna. Jako może nie wiem, czy on jest członkiem kultu Mora, może jako kapłan Mora może wzbudzać zaufanie u ludzi. Widzę, że zawiązałaś już niewspólny język, także jakbyś mógł mu przekazać, że jeśli mógłby przedstawiać się jako kapłan. Powiem, przekażę mu zaraz. Może naprawdę, chociaż mógłbym się być bardziej ufni, że chcę tutaj być i pomóc im. Tym bardziej zważywszy na to, co się działo ostatnio w forcie. A teraz ja idę się upić. Jak poczujesz coś innego poza bólem, to wiesz już, co będzie. I ja chcę iść z dwiema flaszkami gorzały do tego pana, co Klawa wskazał na skrzynce. Odciągnąć go od skrzynki i iść po prostu z nim chlać. No, zarzućmy jakieś przekonywanie. Przekonywanie? A idzie z dwoma balonami, więc w sensie... Czy może być opusy na ogładę? Dobrze, przekonywanie. No nie. A za flaszki będzie... byłyby plusy? W sumie? Byłoby plus 10. To mogę jeszcze raz spróbować, no. On tak... Nie no, pani... Siadaj tutaj, dziewczyno, ale... Jest tutaj tak wygodnie, a ja już nie taki młody. Ale na zewnątrz przyjemnie i chłodno, żeby pić. Tu jest duszno i zaduch. To tam to piździ. Korzonki cię jeszcze nie bolą, jeszcze jesteś. I tak wyciąga rękę i tak, wiesz, włosy ci lekko gdzieś tam odgarnął. Otto, no właśnie schodziłeś pod pokład, widzisz, że jakiś mężczyzna trochę Katię po czole zmaca. Widzę, że Katia ma butelki w ręce? Tak. Tak. A, tu jesteś. Witam pana. O, a to co, narzeczony? Nie. A, właśnie chciałem z panem porozmawiać wbrew pozorom.
Ze mną? Tak, bo pan... On wygląda takiego trochę starszego, nie? Zdecydowanie. Tak, tak. Trochę zdziadziały, ale bez... Okej. Okay. Tutaj mały taki fun fact. Ja moją deklarację wymyśliłem już wcześniej i chciałem powiedzieć, że szukam kogoś, jakiegoś takiego starucha, co już nic nie robi, tylko siedzi na bucie, na linach i co powinien to mają robić. To było zanim klawę, to wiedział się, że taki człowiek istnieje. Więc akurat... A tak, bo widzi pan... Pan tutaj widzę doświadczony, chyba już wiele lat pływa. A miałbym parę pytań co do pana podróży morskich. Ciekaw jestem po prostu żeglugi śródlądowej imperium. Żeglugi ciągnie. No ja to tylko po rzekach pływałem, ale na morzu to się prawdziwa zabawa zaczyna, choć rzeki mniejsze, ale też potrafią rwać. Siadaj Otto koło nas, o ile Otto żyje, bo się zawiesił na kmece. Otto... Umarł. Wrócił. Żyje. Larku. Tak. Nope. Night. Reson się nie udał. Mgła na te statku zasłoniła arka. To była ostra mgła. Ostry cień mgły przeleciał przez statek. Na czym mnie urwało? O tym, że ostry cień mgły przeleciał przez statek. Valerian, no ja tego nie pamiętam. No widzi pan. Bardzo taki doświadczony. Teraz już pływa. Ja chciałem dopytać o te pana podróże, bo widzi pan, jestem bardzo ciekawy. Żeglugi śródlądowej imperium. To żeglugi ciągnie. No, ja to tylko po rzekach pływam od lat, ale na morzu tam to się zabawa zaczyna, ale wąskie, mniejsze rwać po... Po tej pan dużo pływał? O, zdarzało się. To bardzo częsta trasa. Tutaj tyle... przystanków będziemy się ciągle zatrzymywać, już kurwica mnie trafi, tylko ciągle do przodu i do tyłu, i do przodu i do tyłu, jak nie umiem zacumować tej przeklętej. A to właśnie widzi pan, ja bardzo ciekaw jestem tej trasy. Ach, może by pan o niej opowiedzieć, czym ona... Jak ją siadaj pan widzi? Czym się dla pana... A, dziękuję, Katia. Siadam. Pij. I jemu też polewam. Dzięki. Ja mam dwie butelki. Na tej trasie to byliśmy w tym Misen. No, psy dupami szczekają trochę. W Ragenhof dupa szczeka psami. W Wurtbadzie warto wysiąść trochę, Boże, coś obejrzeć, ale to jak pan tam jakie kultury chce sobie przyswajać, to ja się za bardzo nie znam na tym, bo to nie jest moja. To nie jest mój kawałek chleba. Ale... interesowało, jak to się pływa po prostu na wschodzie imperium, bo wie pan, ja pochodzę z północy i u nas to podobno wygląda zupełnie inaczej niż u was. Czym się charakteryzuje żegluga na wschodzie imperium? Bo przecież na wschód... Rzeki nam nie zamarzają, może to po pierwsze. Nie wiem, z jakiej północy chłopcze pochodzisz, ale... Zostałem. Tak, że... O, no to z Islandu. O kur... To tam to już niewiele stało. Znałam tak. Jednego, co z Islandu pochodzi. To niezbyt przyjemny był. Kto nie skacze, ten z Islandu. Puskoczulek. Tak, a... Wie pan... Ja się zastanawiałem po prostu, czy... jakieś specjalne... Czy znowu mitnie? Nie. Arku. Nie rób nam tego. Samo spełniające się przypowiednia, czy mnie tnie, Jarek stwierdził, że sam się już pozwoli, żeby go internet zrzuciłem. Nie cięło cię, sam cię pociąłeś.
A nie, po prostu u mnie wszystkich chciało. No i po prostu się tak zastanawiam, widzi pan, bo jak tak płyniemy, zauważyłem, że im dalej na wschód, tym spokojniej, mniej ruchu. Oczywiście w wioskach. To bywa, tak bywa. Tak. Ptaki rzadziej latają. Nie wiem od czego to zależy, ale teraz jeszcze jesteśmy wcześniej, jak potem będziemy płynąć, to no tam trochę gorsze lasy, takie bardziej ponure. Tak? Ludzie tacy... W Sztirlandzie? Tak, ale tam już bardziej jakieś Marburgi, czy tam nawet dalej. Wschodnie Sztirland, rozumiem. To jest no, naprawdę... Niektóre by to nawet do Bistendorfu dopływają, ale my tam na szczęście nie będziemy płynąć, my tylko to... A pan często kursuje z tą załogą tutaj? Czy to tak zmienia właśnie? Nie, zdarza się. Tutaj stare chłopaki, oni już od lat tutaj są. Kapitana to znałem jeszcze, jak przyszedł pasem, był poprzedniego. Zastanawiam się teraz, jak tak opowiadasz, czy to właśnie jakieś stałe drużyny, czy tylko pojedyncze zlecenia i zbieracie się, albo właśnie mam wypad, wykurs. Oczywiście Katia cały czas z tej dwójce dolewa sobie też, no ale... Oto piję tak po pół. No mężczyzna sobie nie żałuje, ale widzicie, że łeb mocny to on ma. Katia testuje, kto będzie miał silniejszy. No ale jak tutaj młody na żeglugę taki nastawiony, to nie chcesz się do załogi zaciągnąć? Pewnie takie młode ręce by się tutaj przydały do przerzucania tych wszystkich skrzynek. A nie, ja nie tyle żegluga mnie interesuje, co poznawanie nowych krain. A po rzece płynąć to najwięcej się przecież widzi, prawda? Wiele więcej niż jak się jedzie lasem. No, las jest dla tych, co się wody boją. Ziemia jest stała, woda to żywi. Wszędzie? Wszędzie. Na morzu nie byłem, tak jak mówiłem, ale rzeki to rwące potrafią być. No to teraz... Jest tak żywo płynie? Więcej zobaczymy teraz, bo tutaj będziemy się częściej zatrzymywać w dzień, a nie w nocy. Te nocne postoje się już skończą. Nie wiem, zawsze tak było. Im dalej na wschód, tym w nocy nie za bardzo. Ciekawe. Rozumiem. Jakąś historię ma pan ciekawą z takich nocnych postojów? Jakie... dziewki portowe? Lepsze na wschodzie, gorsze? O, te na wschodzie to takie... No, czasem wydawały się nieokrzesane, ale też bardziej wyzwolone, bo... Tam przy Aldorfie to wszystko takie wymuskane, dziewczynki też, a tutaj to widać, że nieco bardziej dzikie. Jednak no, cywilizacja trochę nie sprzyja takim hartom. Na wschodzie po prostu wszyscy się czują bardziej wolni, tak słyszałem. Mniej ordynansów, mniej kurtuazji, a więcej życia. Więcej działania. Więcej ruchu. Widzicie ogólnie, że on pije. Czy coś byście konkretnego chcieli z nim uzyskać? Żeby się upił i padł. Żeby jakby klawa tu przychodził, przypadkiem to mógł sobie skrzynkę obejrzeć. Dobrze. Ja mu dam z racji tego, że on ma mocny łeb, tak, w Sylwanii jest najwięcej życia, to dam mu 40% szans na to, że się najebie. I to tak się najebie, że faktycznie zacznie go trochę znosić. Katia ma 70 na mocną głowę, więc... No niestety. Widzisz, że trzyma się wyjątkowo mocno. I opowiada, i o dziewczynach po morze. Już tam, po którejś flaszce przyznał, że on jednak był na tym morzu. On wszystko widział, wszędzie był, tak? Nie poszedł się ani razu odlać.
A wiesz, mógł iść. Tylko wtedy tak patrzył na was, czy wam się też nie chce. Tak, nie chciał was do końca chyba ze swoją skrzynką zostawić. To może razem pójdziemy, bo potem ja przyjdę, a wy będziecie rozmawiać, a ja nie będę wiedział o czym. Albo potem panienka pójdzie i też nie będzie w temacie. A to jest zawsze... Sikać przez burtę z panem. A jak to robisz? Na pewno nie w taki. Co, zrobiłaś dziurę jakąś? Pod pokłady? Czemu jeszcze nie zatonęliśmy? Katia, jak tego dalej? Idź, sikaj, przecież zaczekamy. Odtąd cię wziął, tak byś poklepał cię i wziął, żebyś posikać. To jest to najlepiej. Toaleta, latryna, gdzie się patrzy, prawda? Dobrze, no Katia, oni zniknęli na jakąś chwilę. No, widzisz, że skrzynia jest faktycznie zabita dechami z zamkami. No to bo wychodzimy na pokład główny, nie? Się odlać za burtę. I dobra, tak jesteśmy już tak, jeszcze w trakcie sikania podnoszę jedną rękę i tak, o, widzisz pan tutaj rzeczywiście, wcześniej to ptaki latały, nawet na tym nocnym niebie było widać takie ciemniejsze, to teraz prawie nic, dalej na wschód tym mniej. To przez... Wszystkiego mniej, ale dziewuchy są lepsze. Tak? Takie, słyszałem, że bardziej blade. A kiedyś to widziałem taką panią, o kurde. Jaka była taka, w takiej sukni, kurwa, czerwonej, ale takiej, że suknię to miała szerszą niż moje i twoje ramiona razem wzięte. No, piękna była, takie ciemne włosy, poupinane. Tak. A biżuterii to miała tyle, żebym się obkupił do końca życia i jeszcze bym żył w dostatku i bym sobie dom wybudował w jakimś tam Marburgu. Co ona tam robiła? Na wschodzie to słyszałem, że się aż tak nie przelewa. Jak wszystkiego mniej, to i biżuterii mi. No, zapamiętałem ją, bo piękna kobieta. A Katia z geniusza arytmetycznego chce ocenić wagę tego pudełka, ciężar, co tam może być, po prostu cokolwiek z tym pudełkiem, nie otwierając, czy tam jakieś też zobaczy wokół niego obklejki, naklejki, świty pomiędzy deskami. Obklejek żadnych nie ma, deskami jest zabita cała ogólnie skrzynia, więc tam są deski, pod spodem jest jeszcze coś. Ogólnie jest ciężkie. Czujesz, że jest tam jedna duża rzecz, jak tak sobie potrząsnęłaś. Ale coś się przesuwało, czy bardziej było tak zabezpieczone przesuwanie się? Jeszcze raz? Czy tam coś się przesuwało, czy było zabezpieczone na... Było zabezpieczone na pewno, bo nie latało, jak wiesz, wyrwana jedynka. Ale no, jak potrząsnęłaś mocniej, to usłyszałam. Ale nie... Jest tak zabite, że Katia ze swoimi małymi nikłymi zdolnościami raczej by nie dała rady tam się dostać i zamknąć z powrotem w taki sam sposób. Nie, raczej nie. No widzisz, że jednak jest dosyć solidnie zrobione. Czyli klawę przydałoby się. To Katia idziesz sobie do tych, co chleją z dwiema butelkami, bo skoro poszli na pokład, to ona idzie za nimi. Niech skrzynka se zostanie sama. No to widzisz, że oni wracają, bo też wiesz, oni tam za bardzo poziomu tej wody nie podnieśli, tak? Za długo... Twoja kolej, Katia. To ja się zawieszam na nich dwojgiem, udając, że jestem bardziej piana niż jestem. A tak przyjemnie jest na zewnątrz. Nie możemy chwilę tu zostać. Lepiej się... To możemy tutaj... pozostać. Katia, wiesz, obejmuje i chodźcie tu bardziej gdzieś usiąść i może zaśpiewajmy coś. Właśnie, jakieś kislewskie albo stalińskie piosenki, cokolwiek. Zobaczcie, jaka ładna noc. Katia, na pewno kojarzysz te sokoły. Jakie sokoły? A zaśpiewam, chodź tutaj, usiądziemy gdzieś i ona wyszukuje, nie wiem, jakieś ławę przy burcie, cokolwiek.
Znaczy ogólnie to tak z ławą średnio może, ale no jak było wam przyjemnie, było wam bardzo ciepło, mimo tego, że wiaterek trochę było wam dobrze tak trochę się odstresować. Katia, ty też gdzieś tam czujesz na sobie, wiesz, ten ciężar tego dowództwa. I usiedliście na pokładzie, po prostu oparliście się plecami o bur. Aleksandrze, jeśli chciałeś gdzieś tam z tej swojej kajuty wyjść, to mogłeś ich zobaczyć z daleka i no, załamać. Się mieczem stawiam. Aha, dobrze, tylko mieczem, okej. Okay. Katia, wiesz, jedną rękę na kolanie Otto, drugą na kolanie tego starego, po prostu żeby się nie ruszali, bo ma nadzieję, że Klawa jednak ma tą swoją intuicję taką, że wyjdzie akurat w tym momencie też gdzieś po coś. A jak nie, no to Klawa tylko... Się czuł zmęczony, on poszedł spać po tym. Bo zobaczył, że mu na chwilę urwało pamięć, co? Znaczy, że coś jest nie tak. No, Katia o tym nie wie, ale... Pije po prostu Otto dalej disco. Śpiewa. Facet też śpiewa. Hej, tam gdzieś nad talabeku wody wsiada na koń kozak młody, czule żegna się z drzewem, jeszcze czulej z kislewem, hej, hej, hej. Czemu z drzewem? Kiedy się pamiętam? Nie pamiętam, jak to tam leciało. A ty pewnie pamiętasz. A to było dobre, ty żeś powinien występować w tych takich dużych domach, jak to się tam nazywa? Tam, gdzie się śpiewają i się nie rozumie. Karczma? Kurwa, może to była karczma? A może w świątyniach? Tam też w świątyniach się śpiewa? A my śpiewamy w świątyni? A to ty to jesteś? A pan to nie? Ale nie wiedziałem, że to ja z jakimś bratem piję. A jak ja? Dobra, ten... No nie przesadzajmy. Bogom należy się szacunek. Trzeba go składać. Ja z piewem można wielbić każdego boga. No. To może razem się pomodlimy? No teraz to nie wypada. Ale są... Chyba, że śpiewam. No, tam... Od snów, dobrych snów. Może były dobre sny po tym. Od dobrych snów? Jak? O, to żeby mi się przyśniła ta w czarnych włosach. Ta piękna pani. Poproś Mora, to w końcu Bóg snów. No ale ja to z bogami rozmawiać nie umiem. Ja jestem prostym człowiekiem. To chodź Otto, ty poprowadzisz. Pomodlimy się o dobre sny. Dobra, Otto tak wstaje, robi taką bardzo ponurą minę, taką na siłę, jak kapłani Mora. Po alkoholu. Może ześlij na tego człowieka sny przepiękne, by na wschód zawsze wracał szukać widoków pięknych, ajby na tym statku jeszcze lata przysłużył i nie bierz go do swych ogrodów, bo tu na ziemi zadanie jeszcze spełnia. Nie, Arku, rzuć sobie kasto. Właśnie załatwiłeś mnie śmiertelność. Tak się robi wampiry, tak? O, to Katia chyba wysłucha. To Katia też te. Może pani snów daj. Pomóż mi zasypiać i mieć te sny. Daj jej może dobre sny, by nie przerywały jej złymi wspomnieniami. Nie przerywaj. O, niech o zwycięstwie marzy i o rodzinnym Kislewie. O, może mi pomożesz, to ja jej pomogę zasnąć. No, ty tam uważaj, żebyś ty się na nogi nie przewracał. Możesz sobie rzucić kasto.
Mhm. Blisko. Niech was ten snowy Bóg w swojej opiece ma i żeby wam też się śniły czarnowłose piękności, które kiedyś były i teraz są, ale o Boże, Boże, może wysłuchaj mnie. Widzisz, że on coś bełkocze i on też sobie rzuci. Najbardziej szczera była. Mor, patron zmarłych najebanych. Dlatego zgonujesz. Ej, zrobić taką zajebistą karczmę i zrobić taką umieralnię i nazwać ją ogrody. Myślę, że w Sztyrlandzie już na to wpadłem. Co, Katia po tej modlitwie daje się ponieść, ona chleje do końca. A w sumie to chcecie coś zobaczyć? A co? Pewnie, przecież cały czas chcę coś zobaczyć. Jest taka... Tak mówiłeś o tych nogach i tak taka śmieszna sprawa z tą nogą. Widzicie, że on się próbuje podnieść. Ja ci pomogę. Chodźcie. Katia się zastanawia, czy ma zamiar ściągnąć spodnie, ale jak widzisz, że idzie, to idzie za nim. Ja to jeszcze nie był ten czas, że ściągnąłby ci spodnie przed twarzą. Nie, on sobie. I wchodzicie znowu pod pokład. Raczej staczacie się, bo alkohol naprawdę bardzo mocno wchodził i czujecie się bardzo wyluzowani i jakbyście nie byli na misji, jest bardzo przyjemnie. Nie chce wam się wręcz kończyć. No i widzicie, że ten mężczyzna zaczyna coś gmerać przy tej skrzyni. A co tam jest? Co tam jest? Tam jest bardzo ważna część, bo no tak jak mówiłeś wcześniej, że żebym się na nogi gdzieś tam nie wywalił, a widzicie, ja kiedyś też nogę straciłem. Widzicie, jak otwiera skrzynię i widzicie tam protezę nogi. Mężczyzna się poklepał tak po kolanie i usłyszeliście takie jep-jep, takie metalowe bardziej. No i trzeba było już wymienić, bo stara nie domaga trochę. Metalowa to porządna. Ano, uzbierałem, ale ile zbierałem, to o kurwa, nawet nie pytam. A ile? O, długo. A bolało? Takie mocowanie tego, wymiany tego? Bolało, jak nogę straciłem. Piło mi sąsiad, przypadkowo odrąbał, bo kurwa nie trafił. Jak to się nazywa? To nie była piła. Siekiera. Nie. Rąbał, tak? A czy on nawet nie siekiera, on miał taki wielki, kurwa, toporek. I tym toporkiem on był taki ostry. Ja nie wiem, skąd on wziął ten toporek, bo taki za dobry był na tego mojego sąsiada. Ale jak jebnął, to nic prawie nie zostało. Tak, jak ten? Ja wyciągam ten swój toporek, który jest najlepszej jakości. O, podobny, tylko większy był. Nie mam toporka, żeby się nim chwalić teraz. Nie pozazdrościć. No, dobrze, że jest, nie? Jest lepiej niż jakby miało nie być. No dobrze, że jest taka możliwość, żeby było. To co, jeszcze jeden? Tak. Katia polewa końcówkę ze swoich dwóch płaczków, które kupiła. On jeszcze, widzicie, że oprócz tej protezy tam jeszcze była jakaś butelka schowana, więc na pewno wam nie zabraknie. No i on raczej będzie z wami pił do... Czy profilaktycznie mocną głowę albo nawigację do łóżka? Jeszcze raz? Czy profilaktycznie mocna głowa albo jakieś trafienie do łóżka? Rzuć sobie na mocną głowę. To też. No nie wyszło.
Ale w sumie ja sobie mogę przerzucić. 95. Nie, wy pochlaliście. Nie. Zasnęliście generalnie w takim bardzo miłym trójkąciku ze starszym. I no leżycie na sobie kompletnie gdzieś tam. Jedna noga na drugiej twarzy. No generalnie jesteście trochę posplatani i będziecie się na pewno bardzo obolali następnego dnia. Dobrze, Aleksandrze, zostałeś z mieczem. Czy coś byś chciał z mieczem osiągnąć? Myślę, że rozmawiamy. Żebyś nie zadrać czasu antenowego. Rozmawiamy sobie po prostu. A o coś konkretnego chciałbyś się zapytać? No. Czy bardziej wasze małe romanie? Jak Natalii nie patrzy? Oczywiście. Opowiadam jej o problemach w związku. O, to ona ci bardzo chętnie doradza. Chcesz pogadać o problemach w związku? Masz z tą swoją piękną panią problemy? Wiesz co, nie, to teraz już, no, ta sytuacja jest sama w sobie dość problematyczna, ale był taki okres, kiedy wyjeżdżaliśmy, tak, kiedy tak dużo wyjeżdżałem z tą zgrają, kiedy tak dużo się działo, że zacząłem mieć wątpliwości. To zauroczenie minęło i tak naprawdę nie wiedziałem, czy jak to dalej będzie z tym. Nigdy jej nie zdradziłem, tak? Do niczego nie doszło, ale co teraz? Mam wrażenie, że były takie momenty, że gdyby ktoś wykonał pierwszy krok, teraz po tym wszystkim to mam wrażenie, że to uczucie ożyło, że to jest całkowicie zupełnie coś nowego, ale boję się, że to wróci. Gdy cię poznałam, Aleksandrze, to pierwsze, co w tobie poczułam, oprócz odwagi, to właśnie to żarliwe uczucie do kobiety uwięzionej. Tak jak wtedy byłam uwięziona ja. Jeśli boisz się, że uczucie wygaśnie, musisz zadbać o to, żeby nie wkradła się do waszej sypialni, zarówno normalnej, jak i uczuciowej, rutyna. Sam widzisz, że gdy była dla ciebie tylko zwykłą kobietą, nigdy dużo wyjeżdżałeś, po prostu się oddaliliście, natomiast wszystko się zmieniło, gdy zobaczyłeś, że ona też potrafi o siebie zadbać i byłeś gotowy wyruszyć za nią na koniec świata. Chciałabym, żeby kiedyś istniał taki mężczyzna jak ty i obdarzył mnie tak żarliwym uczuciem jak ty, tę młodą wampirzycę. Może gdzieś w tych zaświatach. Życzę ci tego. Chociaż jak mówię, było ciężko. Starałem się to nadrobić, jakoś odwzajemnić. Czułem do siebie obrzydzenie po prostu. Nie rozumiałem, dlaczego tak jest, a nie inaczej. I starałem się jej to odpłacić jakoś kolacjami, drugimi pierścionkami. Dopiero teraz mam wrażenie, że to naprawdę naprawdę wróciło. Więc trwaj przy tym, Aleksandrze, i pamiętaj, że życie ma się tylko jedno. Popatałeś miecz, jak rozumiem, tak? Trochę szybciej miecz mnie popatał. Też mógł cię popatać, jeśli bardzo chciałeś. Dobrze. Czy jakiekolwiek deklaracje przed dopłynięciem do Zip? Wiesz co, Klawa, by myślał nad tym, czy to uczucie minęło, czy nie minęło? Niepokój? No. Minął, tak. Już nie miałeś takich napadów gwałtownych jak wtedy. Mhm.
To pytanie, żeby właśnie nie wchodzić w metagaming, czy Klawa byłby w stanie tak się połączyć fakty z jakimś rzutem na inteligencję? Żeby pamiętać sytuację? Czy powiem ci tak, na pewno to, że byłeś zahipnotyzowany, tego nie będziesz wiedział. Ale rzutem na inteligencję na pewno możesz to silnie w głowie połączyć z... albo tą mapą jako przedmiotem. No właśnie o to chodzi, żeby... Z miastem, tak. No to rzuć sobie na inteligencję. Ja... Dobrze. Więc za chwilę leci rzut. Nie weszło znowu, więc ja to przerzucę, bo jak mamy dużo ten dni podróży, to więc będę miał punkty szczęścia. Znaczy ogólnie dni podróży to tylko te, które gramy. Okej, okay, dobra. To nie przerzucam. Tak nie za bardzo, no na chłopski rozum po prostu dobra. Pamiętasz, że być może te karczmy były nie. Tak, w ogóle zmęczenie po prostu takie też. Tak, dokładnie tak. Dobra, więc ogólnie no to ogólnie stara się wysypiać, jak widzisz, że to przeszło, to tylko informuję Rodrigo, że ten dziwny niepokój przyszedł. No to Aldari ci powiedział, że bardzo się z tego cieszy, ale żebyś go informował o wszelkich przeczuciach. Postaram się. Bo w tym momencie on wie, jak bardzo użyteczne to twoje przeczucie jest i że faktycznie... Dobrze. No to i chyba reszta Klawa po prostu myślał, no i no zbroił się, no właśnie bardziej zobaczył, że wszystko jest dobrze ukryte w jego ekwipunku. Jasne. Dobrze. Kolejne 6 dni później zatrzymaliście się po raz ostatni przy Zip, gdzie był koniec waszej podróży. Płynęliście wyjątkowo szybko, już potem nie zatrzymywaliście się w każdym takim miasteczku przyrzecznym. I oczywiście pożegnaliście się z całą załogą i opuściliście barkę. Jakie macie deklaracje? Widzicie na mapie, chociaż w sumie ja wam na razie roboczą mapę pokażę. Potem będzie inna. No jesteście tutaj. Na razie chyba nic nie widzimy. A, no tak, przepraszam. Nie, to nie Krawczyk. Rengret. Już widzicie? Tak. No. My jesteśmy w Zip już, tak? Tak. To ja tylko patrzę na Aldariego. To kiedy się rozdzielamy? Może przed samym... Nie, może w dzień przed miastem. Wyruszycie 2-3 godziny przede mną. Zdążycie się już ogarnąć do domu, zanim ja wjadę. To ja będę dzień za wami. Albo dzień przed wami. Tak, no może lepiej. Może lepiej dzień przed nami. Dzień przed wami będę, tak, tak. Dzień, twoje informacje mogą być kluczowe. Także jeśli będziesz zwracać uwagę na to, na co chcę, żebyś zwracał uwagę, to faktycznie bądź dzień przed nami. Czyli na razie ruszacie razem i potem będziecie się rozdzielać, tak? Tak. Dobrze. Ogólnie do fortu wiecie, że macie około 2 dni. Konno. Bo ja nie mam konia generalnie. Tak. Klawa też nie ma konia. Też nie ma konia. Ale Katia, Aldari i Aleksander mają. No to Biorek. Zastanawiam się, Katia w płytach versus z której strony. Wiecznie nosisz płyty? Właśnie, to cały statek nosiłeś. Nie no, jak poszłam chlać, to tam zdjęłam te płyty, bo jednak... Na szczęście. Ale ona wie już, jak wygląda droga z wami. Aleksander się jak zwykle bawi w przepatrywacza, czyli jedzie tam kilkadziesiąt metrów przed grupą i kontroluje. Tak trochę wstecz. Katia powiedziała Klawie, co tam było w tym pudełku. Jasne, nie mam z tym żadnego problemu. Czyli Aldari... Katio,
co? Katia, może mogę pojechać z tobą? No jeżeli koń da radę, to... Ja nie jestem aż taki gruby. A Klawa pójdzie pieszo? Został ci Aleksander albo... Czy Klawa patrzy, że on może nawet pieszo pójść i będzie trzeba. No, ale będzie szybciej, jak będzie najgorszy. Aleksander, potrzebujesz pomocy w przypatrywaniu? Czy mam Klawę wziąć ze sobą? Jeśli Aleksander chce przypatrywać, to lepiej, żeby on ruszył przodem bez zbędnego balastu, jakim będę ja. Dobrze, no to ze mną pojedziesz. Dobrze, jak rozumiem, Aleksander jako czujka. Aleksandrze, rzuć sobie na spostrzegawczość, na patrzenia. I zbliża się powoli wieczór. I jesteście mniej więcej. Już wam pokażę. Tutaj. Dobrze. Dostrzegasz, że ktoś wśród drzew się porusza i najwyraźniej idzie w stronę ścieżki, którą... To zatrzymuję konia i patrzę w tamtą stronę. Czy określam, jak to jest kształt? Ludzki na pewno. I widzisz, że prawdopodobnie męski, bo też trochę szersze bary i wyższy wzrost, zniknął ci. Prawdopodobnie musiał się za jakimś drzewem schować. To zawracam konia i powiadam drużynę o tym, że ktoś się kręcił po lesie i się zaszył w nim. W ogóle nie wiadę, więc... A jaki kształt? Kobieta, mężczyzna? Jakieś inne zagrożenie? Coś z tego potrafiłem określić? Tylko postura, miał rogi. Nie miał rogów, postura bardziej męska. Nie miał też ogona, jeśli już chcemy być precyzyjni. I na pewno barwy stroju szare. W sensie nie miał żadnego herbu ani niczego charakterystycznego. Uzbrojony był? Tak. Tak. Znaczy zobaczyłeś na pewno dość duży dwuręczny miecz. Myślę, że to może być zasadzka. Czekają na jakichś podróżnych. Po prostu zrobimy kółeczko i miniemy. Tak będzie bezpiecznie, szczególnie jeżeli Klawa ma wyruszyć przed nami sam. Klawa kiwnie głową, po prostu. W tym momencie, jak rozmawiacie chwilę na drodze, widzicie, że samotny mężczyzna wyszedł na trakt. Tam, gdzie Aleksander wcześniej był i się cofnął te kilkadziesiąt metrów, no to tam stoi samotna postać. Czy moje elfie oczy widzą lepiej? Twoje elfie oczy widzą mężczyznę, który stoi z rękami założonymi za plecami. Faktycznie widzisz dwuręczny miecz. Stowaną sylwetkę, bardziej taką, powiedziałbyś, wojskową. Widzisz, że patrzę w waszą stronę. Odpoczywam tam. Ręką podniesiałem na międzynarodowy znak pokoju. Katia też podjeżdża z Otto bliżej. Chyba tak daje znak, tylko oddaję, żeby nie zbliżał się zbytnio. No tak, no ja też będziemy podjeżdżać, ale jesteśmy na końcu. Ja obserwuję. Ja się spodziewam, że to pewnie ktoś może być z naszych ludzi i czeka na nas, ale jednak czujność dalej jest i patrzę, czy nikt nas nie otacza, patrzę w las. Za plecy, nie? Rzuć sobie spostrzegawczość, ale na słuchankę. To będzie trudne. Rzuć sobie na minus 20. Weszło. Słyszysz odgłosy większej ilości ludzi z bardzo daleka. Z bardzo daleka, ale nie słyszę, że ktoś nas otacza czy coś takiego. Nie. Po prostu tam ze strony, z której Aleksandrze ty widziałeś, że mężczyzna wychodził z lasu. Słyszę jakichś ludzi. Możliwe, że to ten oddział.
Dobrze, podjedźmy do... Ja cały czas oczywiście z tyłu, z klawą. I ja chcę użyć tego zwinnych palców i wyciągnąć kurczę pistoletową, tak żeby no zwinnie to było. Nie wiem, czy to da się jakoś ukryć tego przy boku, tak żeby to było po prostu ukryte, tak? Mhm. Bo no wiem, że to właśnie jasne. Tymi rękoma tu rzucić. Dobra. Żeby mieć być w niego wycelowanym. I nie weszło, ale 4 dni minęły jeszcze, tak? Więc przerzucę. Tylko tak jak mówiłam, odegrany, masz tak jakby za ten dzień teraz. Aha, za ten dzień, wzywać. Dobra. Tak. Mhm. I weszło. Dobra, trzymam 0. Mhm. Jasne. I podjeżdżacie, tak? Mhm. Tak, no Katia już była z przodu z Ottem, bo chcąc, nie chcąc, i Aleksandrem. Mhm, dobrze. I w momencie, gdy podjechaliście już bliżej, tak żeby mężczyzna się wam przyjrzał, wcześniej niczego nie mówił, tak widzisz, Katio, że zasalutował. Pani dowódco, czekaliśmy. To dobrze. Gdzie jesteście? Nie powiedział, nic tylko wskazał po prostu ci w lat. Dobrze, tak akurat chyba wtedy Aldari podjechał już, no to prowadź. Aldari, widzisz, że tobie też zasalutował bardzo w samą porę. Przybyliście, bo duża delegacja z miasta wyjechała 3 dni temu w stronę Bölerhof. Jakieś sprawy z tamtejszymi kapłanami pozałatwiać. Na pewno hrabina Olenka wyjechała, więc sądzę, że do fortu teraz nikt nie będzie wchodził, a wy będziecie się chcieli tam chyba rozejrzeć. Chodźcie. I ja wam tu dziękuję za sesję.